W tym miejscu chciałbym wam opowiedzieć o Lucynie. Ja to opowiadam chyba na każdych rekolekcjach w Jastrzębiu, już niektórzy znają na pamięć. To wierzycie czy nie? Nie, opowiedzieć? Tak, dobrze. To tych, którzy już słyszeli, to zróbcie sobie przerwę, odmówcie sobie 10 przerwę. Lucyna była, to jest jej oryginalne imię. Ja jak opowiadam historię czyjegoś życia, zawsze opowiadam prawdziwe historie. Czasem zmieniam imię, miejsce zamieszkania. Ale historia jest prawdziwa. W przypadku Lucyny ona tak dokładnie miała na imię. Mieszkała w Warszawie. Była siostrą zakonną. Mieszkała w klasztorze, tam ich ze 70 parę tych sióstr. Ona była chora na stwardnienie rozsiane. Wiecie, co za choroba taka straszna. Sparaliżowana dokładnie. Jak rogalik. Jak się koło niej siadało i z nią się rozmawiało, to było i to było zdanie. Ja godziny nieraz próbowałem zrozumieć jedno zdanie, żeby zrozumieć, o co jej chodzi. Jak zrozumiałem słowo, jedno, drugie, trzecie, ona płakała ze szczęścia. Ona nie potrafiła się z boku na bok przewrócić. Usiąść nie potrafiła. Kompletnie zależna. Była zależna od swoich współsióstr, od których tylko intuicji zależało, czy ona chce teraz siedzieć, czy leżeć. Czy na ten bok, czy na ten bok. Czy teraz chce słuchać Radia Maryja, czy nie chce słuchać. Takie było całe jej życie. I pewnego dnia przyszła do mnie moja znajoma, która powiedziała o swoim mężu, że jej mąż, alkoholik, pijak, taki drań, że po prostu już telewizor sprzedał za wódkę. I mi mówi, że ona się z nim rozwodzi, z tym chłopem. Ona już ma dość. I ja myślałem, co tu zrobić? No co jej poradzicie? Bić tego pana, czy co? No co? Nie. Bez sensu. I to, co mi wtedy przyszło do łba, ja pobiegłem do Lucyny. Mówię, siostro, ty masz tą chorobę, czyli masz ten krzyż. Ja cię proszę, żebyś ofiarowała to cierpienie za tego alkoholika, za tego pana. O ocalenie ich małżeństwa, za niego, żeby on wyszedł z tego. Jeżeli ty się zgadzasz, ona miała tak ręce ściśnięte, tak. Ja jej tu palec ułożyłem. Ja jeśli się zgadzasz, to ściśnij. To będzie twoje amen. Ale uwaga, no i tak powiedziałem, jeżeli się zgadzasz, to oznacza, że dzisiaj nie modlisz się za siebie. Dzisiaj nie prosisz Jezusa, żeby ci zabrał tę chorobę. Dzisiaj nie prosisz, żeby umrzeć. Słuchajcie, ja widziałem, że ona 10 minut, jej się tam mieli wszystko we łbie, ona myśli. Ona kombinuje. Co tu? Walka wewnętrzna. Ja widziałem, jak jej się tu żyły pojawiały na twarzy. Jak ona walczy ze sobą. I ona w końcu też ścisnęła. Było amen. Ja jej buzi w czółko, lecę. Słuchajcie, na drugi dzień ta moja znajoma do mnie przychodzi ze łzami w oczach, zapłakana, mówi: mojemu facetowi odwaliło. Przyszedł do mnie i mówi, ja muszę przestać pić. Weź mnie zawieź do jakiegoś psychologa czy jakiegoś innego lekarza, żeby zrobił coś, żebym ja przestał pić. Zapisali go na oddział leczenia uzależnień, on chodził i ona przychodziła do mnie i mi opowiadała, że on przychodzi z tego oddziału, zeszyt ma, jemu tam terapeuta kazał pisać, jak
twoje picie zniszczyło twoją żonę. I on miał opisać przykłady. I ze łzami w oczach chłop siedział, pisał i do tej żony ona obok tam prasowała. I on jej pyta, ty pomóż mi. I ona mówi, a pamiętasz wtedy, kiedy piłeś i zrobiłeś to i to? I on płacze i pisze. A pamiętasz to i to? On po prostu ryje. I chłop jest trzeźwy do dziś. Pracuje. Rodzicami się zajmuje. Stał się odpowiedzialny. Jakiś czas później szedłem na kolędę. Pomagałem tam jednemu proboszczowi. Ten proboszcz mi daje 60 adresów, sobie wyobrażacie. Ja mówię, proboszcz, ty się chyba trochę na głowę upadł. 60 to ja będę do drugiej nocy łaził. On mówi, nie bój się, tam taka dzielnica, że tam szybko wyjdziesz tamtym. Do jednych nawet nie właśnie. I ja wtedy sobie myślałem, to jest taka dzielnica straszna. Ja poleciałem do Lucyny. I mówię jej, słuchaj, tu kolęda, wiecie, no, wiesz, tak tam, nie? Ofiaruj cierpienie za tę kolędę. Żeby tam Słowo Boże było, nie? To nie ma być obchód gospodarczo-finansowy. Nie? Nie o kasę chodzi. Ja Słowo Boże chcę zanieść. Otwórz mi drzwi. Ona się od razu zgodziła. Od razu mi zaczęła ściskać palec, to musiałem wyrwać. Bo taka goryła. Jak poszedłem, sobie wyobraźcie, przychodzę do jednego mieszkania, tam domofon rozwalony. Na drzwiach taka naklejka, taka pięść, dosłownie pięść. I napisane tam, fanatycy Legii Warszawy, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Mówię, fajnie. A ja w tym momencie w duchu myślę, Lucynka, jak ty się modlisz, to teraz. Zapukałem ci za drzwi, już nie pamiętam. Otwarł mi jeden taki. Mareczek. Jak do mnie doskoczyli, jak zaczęli wrzeszczeć, cała rodzina tam była. Jak zaczęli krzyczeć. Ty taki, owaki, siaki. Ksiądz Boże, kochany. Wojna światowa. Ku mojemu zdziwieniu, we mnie totalny spokój. Ja stoję i słucham. Ja im powiedziałem, słuchajcie, ja tu przyszedłem do was pogadać, jak człowiek do człowieka. Wy też ludzie, nie? Ja rozumiem, że wy się możecie denerwować na księży. Ja też się sam na siebie denerwuję. Na księży się też denerwuję. Mi się też nie podoba różne rzeczy. I oni mnie zaprosili do pokoju. Tam siedzieliśmy. Ja wiem, z godzinę, może i więcej, nie pamiętam. Ta kolenda się skończyła tym, że myśmy otwierali Pismo Święte, Słowo. Oni prosili, żeby mi Słowo otworzyć. Ja otwierałem Słowo, czytałem fragment Ewangelii dla ciebie, dla mamy, dla ciebie, dla taty. Oni prosili, żeby ich błogosławić na końcu, nakładać ręce na nich. Ta mama mi powiedziała, że przyjdź za rok, bo tu nas przez 5 lat księża omijają. Przez 5 lat nie było tu was. Cały problem był tylko w tym, że jeden z nich poszedł trochę podpity do kancelarii. Żył w związku niesakramentalnym i chciał ślub. Czy chrzest, chyba on chyba chciał chrztu. A ksiądz go wyrzucił, nakrzyczał na niego, że ludziom w związku sakramentalnym chrztu nie da dziecka. I on się po prostu obraził. Potem się dokładało, nie? Potem wystarczy oglądać tylko wiadomości i zbierać, nazwijmy to, przeciwko Kościołowi różne rzeczy. I wystarczyło im okazać trochę miłości.
trochę zrozumienia, szacunku. Żeby się coś takiego stało. Ja się z nimi żegnę, to była moja najfajniejsza kolęda w życiu. Ja się z nimi micia, przykulaliśmy się na kółki. Cześć, do zobaczenia, za rok. Jak chcecie, wpadnijcie, napływali na kawę. Pobiegłem do Lucyny. I mówię jej to samo, co mówię teraz wam. Ty z twoją chorobą jesteś jak krzyż wyciągnięty do nieba. Jesteś jak Jezus Chrystus. Zobacz, On był na krzyżu przybity. On ani ręką, ani nogą ruszyć nie mógł. Mógł patrzeć tylko w jednym kierunku. W ciemności. Sam. Osamotniony. Ty jesteś taka sama. Ty jesteś tak sparaliżowana. Ręką, nogą nie ruszysz. On przez cierpienie zbawił świat, ocalił. Ja już opowiedziałem o tym alkoholiku, o tych ludziach. I mówię, zobacz, ty jesteś jak krzyż, który do nieba jest wyciągnięty. Ty ocalasz świat. To była misja. Jakiś czas później Lucyna zmarła. Dlatego ze śmiałością ja opowiadam jej historię, bo doświadczyłem tego na własne oczy. Osobiście. Ja jestem przekonany, że ona jest moją patronką tam w niebie. I na mnie czeka. Ona już tańczy. Ona już ucztuje z Panem Jezusem. I ona na mnie czeka. Się z nią spotkam. Piękna i młoda dziewczyna. Będziemy tańczyć. Jeszcze się musi za mnie wstawiać, Lucynka. Tak czy inaczej, jestem przekonany, że ta historia pokazuje waszą misję, bracia i siostry. Oto masz te cukrzycę. Oto masz te problemy z nadciśnieniem, czy co tam masz. Wątroba ci nie pracuje, dializy masz nerkowe. Nie wiem, co ty tam masz. Po co to wszystko jest? Łuszczyca, nie łuszczyca, cokolwiek. Żebyś ocalała świat. Święty Paweł napisał: ja ze swej strony dopełniam braki, udręk ciała Chrystusa dla dobra Jego, dla dobra Kościoła. Chrześcijanin dopełnia udręki Chrystusa. Innymi słowy, jest Jezusem Chrystusem, który cierpi za świat. To jest twoja misja. Jeżeli ty przyjmiesz to, co ciebie dzisiaj dotyka, to, co ciebie miażdży i zabija, jeżeli to ofiarujesz za świat, to znaczy, że dzisiaj ktoś, kto chce się rzucić pod tory, będzie ocalony. To znaczy, że dzisiaj ktoś, kto jest w ciemności, ktoś, kto rzuca kamieniami w niebo, ktoś, kto pluje na krzyż, będzie ocalony. Będzie zbawiony. No przypomnijcie sobie historię świętego Szawła. On spotkał Szczepana i kazał go zabić. Szczepan się za niego stawił. Szczepan powiedział: nie poczytaj tego grzechu. Ja jestem przekonany, że Szczepan wyprosił nam świętego Pawła. Bóg nie pozwoli się prześcignąć w miłosierdziu. Nie pozwoli. Jeżeli my na wszystkich ludzi, tak zwanych wrogów Kościoła, Kościół nie ma wrogów, wiecie? Tak zwanych wrogów Kościoła, jeżeli my będziemy o nich walczyć, Bóg ich będzie ucalał. Kościół ma wrogów, czy nie? Nie ma. Nie ma. Są ludzie, którzy nie lubią Kościoła. Ale Kościół w nich wrogów nie widzi. My toczymy walkę tylko i wyłącznie ze zwierzchnościami i władzami. Z szatanem, który nas kusi, aby tych ludzi nienawidzić. Który nas prowokuje do agresji przeciwko nim.
Ale Kościół, jak powiedziała Święta Teresa, od dzieciątka Jezus, powiedziała, że Kościół ma serce. A to serce Kościoła jest miłością. I ona powiedziała, ja w sercu Kościoła będę miłością. Ja będę kochała. Znacie taką historię z jej życia? Jak ona się modliła za pewnego faceta skazanego na śmierć. Jednego zbrodniarza. Znacie tę historię? Ona jak odkryła swoją misję wstawiania się za zbrodniarzami, za złymi ludźmi. To się upatrzyła tam w gazecie takiego jednego, którego skazano na śmierć. Który tam rzucał różne, no krótko mówiąc, bardzo zły człowiek. I on w godzinie śmierci, jak go tam na szafot prowadzili, ona to opisuje, on nagle się zerwał i złapał krzyż, obok stał ksiądz. Złapał krzyż i całował. I dopiero potem go powiesili. Ona go ocaliła. To jest jej misja. Ale tak jeszcze odnośnie tych wrogów Kościoła, przecież jest modlitwa, którą ułożył święty Maksymilian Kolbe, żeby się modlić, prawda, za nieprzyjaciół Kościoła Świętego. Tak. Teraz jest zmienił nieprzyjaciół i polecono mi tobie, a to było jeszcze za masonów i tak dalej. Tak. Tylko chodzi o to, ja uważam to za skrót myślowy, to znaczy, żeby nie było tak, rozumiecie, żeby mieć też w głowie coś takiego. Owszem, za nieprzyjaciół Kościoła, ludzie, którzy uważają się za naszych nieprzyjaciół. Tylko my jako Kościół nie możemy nikogo uważać za nieprzyjaciela. Tak, nieprzyjaciel to jest ten, który nas atakuje, tak? Ten, który nam szkodzi. Ten, który chce zniszczyć Kościół. Czy my chcemy zniszczyć kogoś? Nikogo. Nam nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zniszczyć. Ale oni chcą zniszczyć Kościół. No to oni mają problem. To jest ich problem. Właśnie o to chodzi. Miłość na tym polega, że chrześcijanin nie ma wrogów. Znaczy, na nikogo nie patrzy jak na wroga. Ale coraz mniej jest chrześcijan, coraz mniej jest katolików i co później te mniejszości, co było w Turcji, czy w Etiopii, w Syrii, muszą uciekać z własnego państwa. Od tego się chrześcijaństwo zaczęło. Już powiem, mniejszości katolicy, pani powiedziała, że katolicy muszą uciekać z własnego państwa. Ja to mówię dla tych osób, które tam na zewnątrz siedzą. Weźcie Dzieje Apostolskie. Od tego się zaczęło chrześcijaństwo. Od ucieczki z Jerozolimy. Pan Jezus powiedział do apostołów, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I co oni robią? Siedzą w Jerozolimie. Poczytajcie pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich. Tam się mnożą te gminy, ich tam jest coraz więcej, ale oni ani rusz. Siedzą. Im tam dobrze. I nagle się zaczynają prześladowania. Właśnie, że Bóg dopuszcza prześladowanie. I od momentu prześladowań oni zaczynają uciekać. Jak zaczynają uciekać, to chrześcijaństwo zaczyna się rozprzestrzeniać. Jest ich coraz więcej, bo oni spotykają innych ludzi. Solą każdego, którego spotykają, czyli głoszą Słowo Boże, okazują miłość, czynią cuda. I się zaczynają... Czyli te prześladowania są dobre dla Kościoła. Kościół rozwija się, kiedy jest prześladowany. Kościół rozwija się wtedy, kiedy ma, w cudzysłowie, wrogów. Kościół ginie, psuje się, kiedy ma władzę. Kiedy ma pieniądze. Zaczyna się dekadencja. Dlatego wtedy Pan Bóg przychodzi i coś rozwala, coś niszczy. Nie chce Bóg takiego Kościoła.
Kojarzycie świętego Franciszka i jego historię? Franciszku, odbuduj mój kościół. Chodziło o budynek? Nie. Nie. Odbuduj w sercach. Wróć do ubóstwa. Wróć do miłości. Franciszek wyruszył do króla islamskiego, nie? Żeby okazać miłość. Poczytajcie sobie życiorys Karola de Foucault, jak on idzie do wyznawców islamu. Po co? Żeby im służyć. On idzie im służyć, on tam szuka tych najbiedniejszych, najbardziej odrzuconych przez społeczeństwo wyznawców islamu. On im chce służyć. On im chce pokazać miłość. Pan Jezus Judaszowi nogi umył. Nie umył? Judaszowi. Temu, który już kombinował, jak cię zabić, chłopie. W naszym kościele chodzi o miłość. Tylko to jest naszym zadaniem. Ja wiem, to trudne. To jest bardzo trudne tak kochać. Wydaje się niemożliwe. Możliwe się wydaje, czy nie? Zobaczcie, czy wydaje mi się to. Powiem tak. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej. Tylko i wyłącznie. Chrystus powiedział tak. Wy jesteście z niskości. Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Bo ja jestem miłością. Czyli miłość nie pochodzi z tego świata. Nie pochodzi z twojego wysiłku. Nie pochodzi z twoich prób zrobienia tego. Nawet z twojej woli nie pochodzi. Z twojej decyzji. Ludzie mówią, że to jest decyzja. Zaśpiewajmy, ok? Mały obrazek z misji. Opowiadałem wam, chyba opowiadałem, nie pamiętam, o mojej parafiance i jej mężu, który był ateistą, niewierzącym. Kojarzycie czy nie? Nie. Nie. Dobra, opowiem. Opowiem. Miała męża, miała córkę, to córka dorosła. W ogóle dwie niesamowite kobiety. Ta córka już odeszła do Pana. Najpierw wam chwilę opowiem o nich. Ona się nazywa Olga, ta pani, 70 parę lat miała wtedy. I ona zwykła mówić tak, że ona odwiedzała wszystkich swoich sąsiadów, starszych, schorowanych, emerytów. I ona zwykła im mówić tak, słuchajcie, ja jeszcze mam siłę. Ja jeszcze mam zdrowie, ja mogę zrobić wam zakupy. I ona zbierała listę od swoich sąsiadów, codziennie szła do jednego i listę zakupów robiła, co trzeba przynieść. Wiedziała, w której aptece jest, gdzie tam, no tam szła do nich po zakupy. On wokół wszyscy niewierzący. Ja jej powiedziałem kiedyś, pani Olgo, pani się szanuje. Proszę ją oszczędzać, pani ma swój wiek, pani nie musi latać, wszystkim pomagać. A ona mi powiedziała tak. Ojcze, ja jestem katoliczką. Pan Jezus powiedział, że trzeba służyć.
to ja służę. Jej córka, Galina, pracowała w domu dziecka. Pracowała z takimi dziećmi, ona jako psycholog pracowała. Z dziećmi, które po prostu były wyrzucane przez rodziców. I system tam mieli taki, że dzieciak dorastał 18 roku życia, to też go wyrzucali. Bo się kończyły pieniądze. Pieniądze były na dzieci, a nie na dorosłych. Te dzieci miały czasami, opowiadała mi o jednym z nich, taka była sytuacja, że ojciec powiedział temu dziecku, ty należysz do państwa, to niech ci państwo portki kupi. Dzieciak nie miał gaci. Niech ci państwo portki kupi. Bo ty należysz do państwa. I ona, przekraczając swoje uprawnienia potajemnie tym dzieciom, dorosłym, załatwiała mieszkania. Wyszukiwała jakieś dodatki socjalne, żeby jakieś pieniądze mieli. Ona ich potajemnie co niedziela prowadziła do prawosławnej cerkwi. Tam się z nimi modliła. Ona była psychologiem, do niej do gabinety przychodzili pogadać. I ona zostawiała Biblię w szufladzie, gdzieś tam na wierzchu. Oni grzebali. W tej Biblii, słuchajcie, ona zostawiała czasami 100 rubli. Oni przychodzili kraść pieniądze do niej. Oni kradli i zabierali Biblię. Ja jej powiedziałem, Galia, przestań. Narażasz się. Ona przekraczała swoje kompetencje. Jak się ta twoja szefowa, taka komunistka, zajadła taka, dowie, no to ty wylatujesz z roboty. I tracisz te marnych parę tysięcy rubli, to jest paręset złotych, które zarobiła, na życie. Ona mi mówi tak, ojcze, ja jestem katoliczką. Co znaczy moich marnych parę tysięcy rubli wobec życia wiecznego, które te dzieci otrzymają? Co oznacza mój kawałek chleba wobec nadziei, którą ja im daję? Wtedy się zamknąłem. No i oni mieli w domu też ateistę. Iwan miał na imię. Mąż Olgi, tata Gali. Zajadł ateista. On potrafił, jak ona miała ikonę Matki Boskiej na ścianie, potrafił wziąć tą ikoną szybę wybić. Wywalić. To leciało. Krzyże zrzucał. Jak ona usiadła i się zaczęła modlić, to ją po prostu wziął i wsadził do szafy. Taki był. Oczywiście oni tam się trochę pokłócili i tak dalej, on potem... A on, te dwie kobiety, one go dobrocią brały. Dobrocią. Sercem go brały. On potem łaził po nocy, po pijaku szukał tej ikony, tatarką. One miały książki. Swoje. Pobożne. I on je kradł. Zabierał potajemnie. Siedział u siebie w pracy. Pracował na kolei. I tam sobie czytał. I jak one go pytały, ty Iwan, gdzie moja książka? Ja ci nie wziąłem. Odwal się ode mnie. A czytał. I pewnego dnia podszedł do nich i powiedział, że on chce, przynieście mi z tego kościoła wasze dwa krzyżyki. Oświęcone. Do dzisiaj nie wiadomo, dla kogo był drugi. Jeden z nich zaczął nosić. Jakiś czas później jego wagon przycisnął. On łączył te wagony czy coś i tam... Potem się pojawił u niego rak i na łożu śmierci już umierał. Te dwie płakały. Może łez. Jego ostatnie słowa
na tej ziemi. On mówi tak. Nie być głupia. Nie umrzemy. Będziemy żyć. U niego w gabinecie, tam gdzie pracował na biurku, znaleziono otwartą książkę, jej książkę, o zmartwychwstaniu. O ciała zmartwychwstania. On otrzymał wiarę. Chociaż nie był ochrzczony. Pójdzie do nieba? On dobrze, przy końcu swojego życia, dobrze myślał o Jezusie Chrystusie. Chrzest to jest, zobaczcie, na chrzcie rodzice mają prawo, kiedy ksiądz ich pyta, o co prosisz Kościół? Mówimy o chrzest. Możemy powiedzieć o wiarę. Bo to jest dokładnie to samo. Otrzymasz wiarę, otrzymasz życie wieczne. Otrzymasz relację z Jezusem Chrystusem. Otrzymasz głód Jezusa Chrystusa, pragnienie Jezusa Chrystusa. Otrzymasz życie wieczne. Bo Iwan umarł, spojrzał Jezusowi w twarz i go zobaczył. Co było dalej, nie wiem, ale ja śmiem przypuszczać, że on już jest w niebie. I czeka na nas. I mówi do twojej choroby nie będź. Nie płacz. Nie umrzesz. Będziesz żyć. One go tym zdobyły. To jest misja, którą one wykonały. Wszystkie sąsiadki Olgi wiedziały, że ona jest katoliczką. Jaki one miały obraz katolika? Kogoś, kto jest dobry. Kogoś, kto widzi, że ja stara, że ja nie domagam, że mi pomaga. Ja do niej przychodziłem, do tego malutkiego miasteczka, w takim miasteczku 5000 ludzi, wioska prawie. Ona, chodziłem tam do niej na działkę pomagać. Ona mnie prowadzała ze sobą. Wszystkim mówiła, to jest ksiądz katolicki. A ludzie się uśmiechali. Ruscy byli bardzo życzliwi. A to jest ktoś, kto jest dobry. Tu są dobrzy ludzie. Tak się buduje jedność. Tak się buduje miłość. Jakbyście zajechali do Indonezji, to moi współbracia opowiadają, to zobaczycie, że na Eucharystii siedzą muzułmanie razem z katolikami. Jest Eucharystia, uroczyste święto, Boże Narodzenie, i ci muzułmanie przychodzą. Tam jest taki obrzęd, komunia święta wygląda w ten sposób, że się podaje ciało pańskie, krew pańską się podaje i wszyscy piją. Jeden drugiemu podaje. I ten muzułmanin bierze ten kielich, on nie pije, ale podaje drugiemu. To jest jedna wielka rodzina. Tam wojsko stoi naokoło, jak są święta katolickie, to stoi wojsko, otacza kościół. Bo są muzułmanie, wiecie, terroryści, którzy przychodzą wysadzać. Ale do tego samego kościoła przychodzą muzułmanie. Żeby świętować razem z wami chrześcijanami. Bo my jesteśmy tu jednym narodem, jedną rodziną. Na Kamczatce widziałem... Dobra, zanim o tej Kamczatce. Zobaczcie, że to jest moc chrześcijan. Jedyna moc, jaką mamy. Innej nam Pan Bóg nie dał. Innej nam nie da w ogóle. Chce, abyśmy kochali. Chce, abyśmy miłością zdobywali. Powiedział zło dobrym zwyciężę. Powiedział mieczem? Powiedział schowaj miecz na pochwy. W Biblii znajdziecie słowa w jednym ze psalmów, w którym psalmista mówi do Boga,
już nie wyruszasz z naszymi wojskami. Nie wyrusza Bóg z naszymi armatami. Nie chcę tego. Jan Paweł II powiedział, nigdy więcej wojny. Tak powiedział? Czy chce, żebyśmy toczyli wojnę bez armat, ale na słowa ludzi? Misja chrześcijan to jest misja dobrego pasterza. Ona się od tego zaczyna w ogóle. Ja jak pracowałem w Rosji, ja byłem przekonany, słuchajcie, że to jest moje zadanie. Misja nie polega na tym, że ja łażę po ulicach i tam próbuję kogoś przekonywać. Stwarzałem różne okazje, żeby się spotykać ludzi. Ja wiedziałem jedno, że jak ja się spotkam i oni zobaczą we mnie kogoś miłego, dobrego, sympatycznego, to może i za rok będą chcieli. Nie wiem, czy wiecie, ale ja na przykład na festiwal Woodstock jeździłem co roku. Co roku. No i spotykałem tych różnych ludzi, którzy mnie tam wyzywali od ku i hu. I siedzę, jak wysłuchuję 2 godziny te ku i hu, że jestem Batmanem i w ogóle najgorszym na świecie. Jak wystarczyło okazywać miłość, szacunek, nie odpowiadać złem za zło. I wierzcie mi, jak przyjeżdżałem za rok, na polu Woodstockowym jest krzyż i ci sami ludzie przychodzili pod ten krzyż i się pytali, gdzie jest Krzysztof. Bo oni rok temu gadali tu z takim Krzysztofem jednym. I oni by chcieli też pogadać. Cały rok czekali na to spotkanie, rozumiesz? Chociaż przyjechali na Woodstock niby tańczyć, śpiewać, chlać piwo, ćpać, dobrze się bawić, to po co przychodzili do mnie? Skoro nienawidzili tak podobno Kościoła, to po co szukali gościa w sutannie? Szukali miłości. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Tak mówi psalm. Głębia przyzywa głębię. Miłość przyzywa miłość. Człowiek jest głębią. Człowiek jest duszą. I głębią jest Bóg, który go przyzywa, który go woła. Pociągnąłeś mnie, Panie, ludzkimi więzami, a były to więzy miłości, prorok Ozeasz. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, syna swojego wezwałem z Egiptu. Znaleźć ten fragment, czy znacie na pamięć? Teraz przeczytam. Już szukam. Bóg mówi, miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swojego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swoje ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie, że się o nich troszczyłem w innym tłumaczeniu. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swojego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. Wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie? Jak mogę opuścić Ciebie, Izraelu? Jak mogę Ciebie równać z Adną, czyli z poganami? Moje serce na to się zrywa. Rozpalają się moje wnętrzności.
Nie chcę, aby wybuchnął płomień mojego gniewu. Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie ja, święty, i nie przychodzę, aby zatracać. Księga proroka Ozeasza, rozdział 11. Tak mówi Bóg. Bogiem jestem, nie człowiekiem. Mścić się jest rzeczą ludzką, nie boską. Karać jest rzeczą ludzką, nie boską. Chciałem powiedzieć coś o Duchu Świętym, może tym skończę. Zobaczcie, Duch Święty, paraklet, oznacza co? Obrońca. Obrońca w sądzie. Paraklet to była dosłownie funkcja, tak jak dzisiaj jest adwokat. Ten, który w sądzie występuje w moim imieniu i mnie broni. To jest imię paraklet. On przychodzi po to, aby bronić. Szatan oznacza co? Oskarżyciel. Prokurator. Szatan mówi, ten pan jest zły, bo ten pan nienawidzi Kościoła. On pluje na Kościół. Trzeba go zniszczyć, zdeptać. Trzeba go odrzucić. A paraklet mówi, Duch Święty mówi, on może i nienawidzi Kościoła. Tak, nienawidzi Kościoła. Ale Pan Jezus za niego umarł. Rozumiecie? To mówi Duch Święty. Dzisiaj świat jest taki, że świat potrzebuje winnych i szuka winnych. Jest źle w kraju, coś tam nie wyjdzie, musi być ktoś winny, musi być głowa ścięta. Kogoś trzeba... Facet się źle zachowuje, jest jakiś pan, który do więzienia trafił, no muszą być winni, na pewno rodzice. Na pewno go tam dzieciństwo nie uszkodzili. Trzeba ich tam, tych rodziców, nakrzyczeć na nich. Coś się dzieje złego w rodzinie, musi być winny. I człowiek, jest jakiś problem, to musi być winny. Trzeba kogoś oskarżyć, bo ty wprowadzasz ferment. To przez ciebie, my się kłócimy, przez ciebie się dzieje coś. To jest to oskarżenie. Pan Bóg nie szuka winy. Chce usprawiedliwienia. Usprawiedliwić oznacza nie ignorować grzechu, zła. Tylko powiedzieć, tak on zgrzeszył. Ale ten człowiek za niego umarł. Proszę pytanie. Chciałam zapytać, bo jednak w Starym Testamencie jest sporo miejsc, szczególnie u Izajasza, które mówią, jak Bóg bardzo karał odstępstwo i różne grzechy Izraela. Czyli jednak Bóg też karze. To nie jest tylko tak, że kocha i tak bezgranicznie i nic więcej. Tak. Tak. Kara Bóg karze w ten sposób wzywając do nawrócenia. Spuszcza kary, aby człowieka obudzić, aby go wyrwać. Trochę na nasze ludzkie. Nadużywasz alkoholu, Bóg cię ukaże, będziesz miał kaca. Pan Bóg jest miłosierny. Zrzuca ci kaca giganta, że więcej nie chcesz. Pan Bóg jest tak dobry. Ranisz swoją żonę, Pan Bóg cię ukaże. Będziesz słyszał jej łzy. Jego kara ma na celu wezwanie do nawrócenia. Tylko, że do Boga należy karać. Do Boga należy te rzeczy robić. Bo Bóg kieruje historią danego człowieka. Nie do nas.
My to nie Bóg. Rozumiecie? To nie jest moje zadanie kogoś karać. Nie po to mi... moje zadanie jest przebaczać. Owszem, czasami trzeba napomnieć. Tak, trzeba. Owszem, czasami trzeba powiedzieć, proszę pana, to jest złe. Ja się na zło nie godzę. To nie jest tak, że mamy ignorować całe zło. Ciu, jakby się nic nie stało. Tylko żebym ja mógł kogoś napomnieć, muszę mieć z nim relację. Nie spotkałem jeszcze takiej sytuacji, że jak kogoś napomnisz, a nie masz z nim przyjacielskiej relacji, to że cię posłucha. Wam się to udało? Jak się wam to udało, to opowiedzcie mi, jestem ciekaw. Właśnie o to chodzi. Większość tych osób, których ja zmotywowałem do zaprzestania picia, do leczenia swojego uzależnienia. Na początku nigdy nie mówiłem, nie pij chłopie. Nigdy nie mówiłem, ale jesteś złym facetem, bo ignorujesz swoją żonę. Na początku zawsze budowałem z tym człowiekiem relacje. Na początku zawsze szukałem, opowiedz mi o swoim cierpieniu, o tym, co ciebie boli. Co tam masz w środku? Dlaczego twoje serce płacze? Najpierw miłość, potem katecheza. Żeby to mocno wybrzmiało, ja nie mówię nie katechizować. Katechizować należy. To jest konieczne do zbawienia. Tylko zaczynajmy od miłości. Jeżeli my przestawimy to, tak próbowali faryzeusze. 6.